Jeden dzień. Na jeden dzień pojechałem sobie do Berlina. Nie siedziałem przy komputerze, musiałem sobie zresetować timer i wszystko. I co się stało? Paryż jeszcze bardziej zniszczył Antwerp. Zobaczcie tylko na to. Cena to było 6, czyli wczoraj dla Was, jak to oglądacie. Jest pierwsza w nocy. Stwierdziłem: Nie, no siadam do nagrywania, muszę coś o tym pogadać, coś swojego, coś własnego. Jakieś moje zdanie, bo jestem w szoku tak szczerze Co ludzie robią? Panika straszna No i promka zbliżająca się już powiem to po raz dziesiąty pewnie Nie wiem co zrobić z rynkiem Ale będzie na pewno duży wpływ Dobra jeszcze na wstępie tylko sponsor e, odcineczka Czyli skinsmonkey link do strony w opisie Strona do wymieniania skinów Tutaj macie z kodem Eldar darmowe 5 dolarów przy wymianie, bardzo spoko sprawa. Strona nie liczę naklejek, przez co możecie wyjąć bardzo fajne crafty. Moim zdaniem najlepsza strona do wymian na całym rynku, bo ma bardzo fajne bonusiki. I tutaj nie liczę tych naklejek, możecie sobie wyjąć jakieś crafty, przez co możecie je potem sprzedać na rynku Steam drożej. Naprawdę fajne Kraft to znaleźć. no i z moim, z moim kodem że jak do, doładujecie sobie to macie 35% do bonusu, czyli nie przedładowując stare euro, macie 35 za free, doładowując 1000, macie 350 za free. E, ja serdecznie polecam. Jeszcze przypomnę tylko o konkursie jaki jest na Kdropie. Niestety restował mi się, więc jeszcze raz przypominam, żebyście wbili. Ponownie link do konkursu w opisie. Doładowując z kodem RZ za 6D możecie wbić. Plus tego przypominam o konkursie na MK Guardiana. Za każde doładowanie jest ticket. Wysyłacie potwierdzenie na, mojej Discorda, na mojego Discorda oczywiście z moim kodem. No, i dobra, przechodząc. Ja jestem dalej w szoku, no bo ja nie spodziewałem się, że kapsuła, która kosztowała jeszcze niedawno 10 zł, tak naprawdę, no 9 z kawałkiem, może już kosztować 4 zł w spadku. Dla mnie to jest. Ja bym to nazwał crashem porządnym, tak szczerze. Ja wiadomo, zaraz będzie, że crash to do zera, ale to jest naprawdę crash i to jest panika, bo ludzie. Nie myślą, moim zdaniem, i to ogromnie nie myślą, no bo panikują i wykupują Paryż, na przykład, który i tak będzie na promocji, który no, jest cały czas w gierce i pewnie będzie przez dwa miesiące, znając Valve, jak nie dłużej. No jak będzie krócej, to w sumie fajnie, ale tak raczej nie będzie, no nie? I takie ceny, czyli ceny kapsuł, na przykład, nie wiem jak to szokow szoko też oddziałał to bardzo znów ten wrócił do 6,60, są przeogromne. I teraz tak, w kurczę fajnie byłoby zainwestować, no nie, ale z drugiej strony Jeżeli ludzie już teraz tak panikują, to przecież jak będzie promka To wszystko będzie za darmo To nie będzie nawet opłacalne, żeby zainwestować w ten Paryż, bo Ceny będą tak niskie innych przedmiotów, że lepiej będzie zainwestować w taki sztokon, Który będzie miał strasznie mały supply, albo w X-Holo Antwerpy Lub w kapsuły, whatever, cokolwiek Żeby na tym zarobić, no bo Wiadomo, te ceny mogły być lekko przypompowane, ale nie były aż tak napompowane, żeby do takich spadków. Te ceny są nienaturalnie niskie aktualnie i boję się tego, bo będą jeszcze niższe po czasie. Teraz tylko sobie zostawić pytanie, że trzeba się wstrzelić z zamówieniem, czyli złożyć jakieś fajne zamówienie, żeby te rzeczy się poskupowały, jeżeli wyjdzie promocja, czyli trzeba przewidzieć. Oczywiście tego się nie da tak przewidzieć, można się domyślać, jak to może spaść, ale rynek jest nieprzewidywalny, jeżeli chodzi o to. Sam, samym przykładem jest Antwerp. Ja, ja sobie byłem w Berlinie i sobie myślałem: no nie, no raczej większych spadków nie będzie, ta cena się jakoś ustabilizuje, może z lekkimi tam spadkami lub nawet e, skokami ten do góry, bo wszystko było możliwe, ale aż takich spadków już się nie spodziewałem. E, wiem, że to trochę po fakcie, ale no naprawdę jestem w szoku. Mm. Dziwne jest to moim zdaniem po prostu. Jest to moim zdaniem po prostu dziwne i to pokazuje całą panikę, jaka jest na rynku. Eee, więc zostaje nam tylko czekać dla wszystkich. Jak macie jakieś fajne, ciekawe pytanka, piszcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć. Eee, no i co? W sumie chyba tyle, nie? Taki szybki filmik. Eee, życzymy jego dzionka. Trzymajcie się, cześć, cześć.